Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witajcie, kochani, witajcie. 16 kwietnia jest wtorek. Ja jestem Magda i tutaj na kanale opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. Coś tu mi się pokręciło, jest okej. Jest taki nasz czas dla duszy, poranny, przy kawce. Kto ma kawkę, pije ze mną kawkę. Kochani, u mnie kawka jest. Ja z całego serca dziękuję wszystkim za komentarze. Za każdy ślad zostawiony pod filmem. Czy to łapka, czy komentarz. To pomaga, aby ten film trafił do coraz większej liczby osób. A również dziękuję wszystkim osobom, które obejrzą reklamę, które nie przewiną, nie odrzucą, obejrzą reklamę, bo dzięki temu YouTube wypłaca mi wynagrodzenie. I kochani, z całego serca również tym, którzy wesprą mój kanał na Buy Coffee. Link do tej strony podany jest na, zawsze pod każdym filmem, więc tam sobie możecie wejść. Małą kawkę możemy się wspólnie napić, a to pomaga mi w tym, że mogę tutaj więcej pracować z pracą duchową. No wiadomo, pieniądz jest energią, która nam pomaga żyć i... No i w jakiś sposób ten pieniądz do nas przychodzi. To nie jest tak, że usiądziemy, złożymy ręce, tylko jam, kasoleć. Medytacje jak najbardziej. I przekonania, które mamy w sobie, one pomagają w lekkim dostępie. Że na przykład moje afirmacje w zarabianiu pieniędzy, w dostatku pieniędzy, chociaż ja staram się o pieniądze nie afirmować, tylko zawsze o daną rzecz, ale w każdym bądź razie pomogły, że dzieje się to, co dzieje się, że jest już u mnie na kanale tyle i tyle osób, że od tworzenia filmów nie są po 50, tylko są po 300, po 200, po 400 i w tym to pomaga. To nie jest tak, że my usiądziemy i leci nam chleb, leci nam kasa z nieba. My normalnie mamy pracować, my nie mamy czekać, aż pieniądze zapukają do naszych drzwi, ale jest lżej, jest zdecydowanie lżej, jest zdecydowanie łatwiej. Mój świat, mówię na swoim przykładzie, bo najprościej jest mi powiedzieć na moim przykładzie, mój świat zaczął się tak przemieniać, tak zmieniać, tak układać, że coraz więcej sesji mogę prowadzić, że coraz więcej, że kurs już zaczęłam prowadzić, pracę z wahadłem. I zaczynają się dziać cuda. To są właśnie te cuda, że ja mam przestrzeń na to, że mam czas na to. Nie, że ja siedzę siedzę sobie i pieniądze pukają mi do drzwi. Ja tylko chodzę i otwieram drzwi i to jest moja cała praca. Nie, to jest po prostu taki układ zdarzeń w życiu, że dzieje się tak, jak się dzieje, że jest lżej, że jest lepiej, że robię to, co kocham. I ta wdzięczność, ta miłość do tego wszystkiego. Wiecie, dzisiaj miałam opowiadać, zobaczcie, o słabszym dniu, bo każdy ma, i tak powiem teraz, każdy z nas ma prawo mieć słabszy dzień. Każdy. Jeżeli czuję, w ogóle teraz, wiecie, teraz do 24 albo do 25, nie pamiętam, ale to nie ma znaczenia, do 25, jest chyba Merkury, jest w odwrotnej energii, w retrogradacji, bo to wszyscy krzyczą retrogradacja, retrogradacja. Ja lubię tak po polsku. Po prostu idzie w drugą stronę, energia idzie w drugą stronę i jesteśmy źli, jesteśmy, nic nam nie idzie, mamy słabsze dni, mamy dni zwątpienia, mamy takiego wkurwa po prostu czasami, żebyśmy mamy chęć komuś po prostu podejść i jeden sierpowy, drugi sierpowy. Niech się dzieje. Macie prawo. Każdy ma prawo. Każdy ma prawo słabszy dzień. Rzucajcie sobie mięsem, jak chcecie. Wszystkie chwyty dozwolone, żeby uwolnić swoje emocje, bo to jest kulminacja tego. Ja miałam taki słaby dzień, bodajże niedziela to była moim takim dniem. Ach, no po prostu niedziela? No jakoś tak chyba o dniach. Tak, niedziela. I wszystko przeszło mi tak po godzinie 17, ale słuchajcie, jakby ktoś po prostu przyszedł i płaszcz złości, nie wiem czego, ściągnął ze mnie. Zadziało się. To jest normalne. To jest normalne, kiedy jest nam źle, kiedy usiądziemy, kiedy popłaczemy, kiedy sobie nogą porządnie tupiemy. Uwalniajmy te emocje. Jeżeli chcesz pokrzyczeć, uwalniasz emocje. Znajdź swój sposób też uwalniania tych emocji, bo to jest bardzo ważne. Jeden może usiąść, pomedytować.
Drugi musi te emocje wybiegać, trzeci wykrzyczeć, czwarty wyrysować, piąty musi iść i gdzieś dobrze ręką walnąć. To jest normalne. To jest taki ładunek energetyczny, musi być oddany. Kiedy go w sobie kumulujemy, zaczynamy chorować. Zaczyna nam się coraz bardziej świat nie podobać. Zaczynamy coraz w niższe wibracje wchodzić. Bo to, że się rozwijamy duchowo, to, że się uczymy, to, że już taki miałam spokój, przez 2 miesiące nic i naraz przyszło. No świetnie, ale popatrz, że to przyszło i to się już, i ty to zauważyłaś już, że przyszło. Ty już widzisz, że jest jakaś inna energia w tobie. Pomimo tych 2 miesięcy spokoju, coś znowu się do mnie przyplątało. Dlaczego? Dlatego, żebyś wiedziała teraz, czy wiedział, jak się z tym obsłużyć. I nie został w tym poczuciu miesiąc, dwa, dla równowagi z tymi dobrymi miesiącami. Tylko szybko wyzbył się tego anurku, ładunku. O to głównie chodzi, kochani. O to chodzi, żeby po prostu tak uwolnić z siebie. Uwolnić z siebie te wszystkie emocje. Niech idą. Jest u mnie za oknem taka wichura. Nie wiem, jak ja do pracy dojadę, ale jakoś to będzie. Dobrze, kochani moi. To weźmiemy sobie Archanioła Michała, zobaczymy. Albo nie. Wiecie co, tak w ogóle zobaczymy, jak się uda. Ja będę miała teraz parę dni luźniejszych. Słuchajcie, moja szefowa wyjeżdża na leczenie na 8 tygodni, więc trzymajcie, proszę Was, wszyscy za nią kciuki. Kto jest ze mną tutaj, to wie, przecudowna kobieta, ona ma 56 lat, zachorowała na raka wątroby. I niestety wszelkie możliwości już tutaj w Holandii zostały wyczerpane w jej leczeniu. I wyjeżdża do Houston na leczenie. Także dmuchamy w jej skrzydła, wysyłamy kupę miłości. Wystarczy, że wiecie, że to jest moja szefowa, to ta energia trafi. Przecudowna osoba, przecudowna kobieta, która całe życie ludziom pomaga. Kochani, karta na dzisiaj od Archanioła Michała wyleciała sama i to bardzo szybko. Nawet jej dobrze nie potasowałam. Pozbądź się strachu natychmiast. Archaniele Michale, proszę Cię, pozwól mi poczuć się bezpiecznym oraz godnym Twego przewodnictwa. Dziękuję za oczyszczenie mnie z ciężkich, trujących i toksycznych myśli lub uczuć, które wynikają z ego. I widzicie, i ta modlitwa cudnie też pasuje do tego oczyszczenia naszej złości. Bo jak jesteśmy źli, albo to jest może jakiś strach, najpierw to właśnie trzeba zlokalizować tą swoją emocję. Co to jest? Co to jest? To jest złość? To jest strach? Co to jest? Czy wy widzicie moje tulipany? Cudne, prawda? To są tulipany. To są tulipany. Musiałam liście już im oberwać. One już stoją. U mnie przeszło tydzień. O, widzicie? Tu jest listek od tulipanka. Przepiękne, prawda? No plusy życia w Holandii. Ja wiem, że w Polsce też tacy są. Wiem, ale te są prosto z pola zerwane. Od razu. Dobrze, kochani, przytulam Was, przytulam. Proście Archanioła Michała o to, żeby było lżej, o to, żeby było lepiej, zgodnie z planem Waszej duszy. Tak proście, kochani. Przytulam Was bardzo mocno, życzę cudowności. Wysyłajmy sobie dobrą energię też. Ja myślę o Was bardzo często, bardzo często, bardzo ciepło. Nie znam Was, nie widzę Was. Wy mnie widzicie i macie ten komfort taki, że możecie sobie mnie wyobrazić. Że wiecie, jak wyglądam, ale wysyłajcie. Część z Was wiem, jak wygląda. Ale wysyłajcie energię. Prosto z serca. Miłość. Do wszystkich osób, które tutaj są. Wiecie, to pomaga. Energii my nie widzimy, ale ona idzie. Ona, kochani, idzie. Przytulam Was wszystkich. Cudownego dnia życzę. Magda.